Witajcie na kanale ZeptoBox, z tej strony Waldemar Wawer. Dziś otrzymałem przesyłeczkę od jednego z widzów. Niezakupione u mnie, zakupione w Chinach. Coś się popsuło. No i razem z Wami postaram się odkryć wnętrze tego urządzenia, żebyście zobaczyli ewentualnie, jak fajnie to jest zbudowane i na co trzeba zwrócić uwagę. Na razie go nie będę podłączał. Zawsze w transporcie trzeba rozebrać i sprawdzić, czy coś się nie urwało. Jest dużo elementów takich, które są niby przyklejone, ale właśnie po to, żeby się nie oderwały, ale to jest najistotniejsze w tej chwili, więc rozkręcam i sprawdzam. Słuchajcie, no więc tak wygląda wnętrze z bliska. Postaram Wam się wszystko to pokazać. I teraz według informacji, które powiedział mi widz, on się po prostu nie włącza. Ja tutaj nic złego nie widzę. Tutaj są też jeszcze tam wtyczki na płycie. Ja tutaj nic złego nie widzę, tak na pierwszy rzut oka, więc pozwolę sobie podłączyć zasilanie i zobaczymy, co się wydarzy po włączeniu. Tu też przy tej okazji postaram się Wam pokazać dolną płytę, że tutaj są niby opisy, tak, DC input, RS i tak dalej. Opisy tam są, jak widzicie, pod spodem. Tam mamy oznaczenia i tutaj są oznaczenia wyjścia. One są takie same. Neutralny jest po prawej, uziemienie po lewej. I tutaj jest USB, tam jest jeszcze złącze agregatu. Autogen start, tak, opis CT, USB i RS i tam jest jeszcze CAN. Powyżej tego RS-a złączę CAN. No. Więc oczywiście podłączamy zasilanie. Uziom, faza i neutral w tej kolejności od lewej. Nie przykręcam za mocno, to jest tylko do testów, tu dużych obciążeń nie będzie. I tak jak Wam tłumaczyłem w poprzednim odcinku, po podłączeniu do zasilania falownik powinien się włączyć od razu. Wentylatory zadziałały, jest piszczenie. Czyli tu na razie status jest OK. Run status jest idle, czyli że oczekuję. Włącznik jest wyłączony, ale z tego co pamiętam, powinien teraz informować, że jest switch off. Więc ja go tutaj skasuję. Wszystkie ustawienia są niby z grubsza dobrze. Tylko pytanie, czy tu powinno być idle, czy switch off. Zaraz zobaczymy. Dobra, na razie nie będziemy nic kasować. Włączamy włącznik. Nic się nie dzieje. A nie, stryknęło. I zadziałało. No i właśnie, i słuchajcie, to jest właśnie to. O co tutaj chodzi, że klient zgłasza, że nie działa? No nie wiem, wszystko jest dobrze. Załączyło.
Jak tak, to przyjrzymy się temu włącznikowi. Wyłączyłem teraz. Pojawiło się prawidłowo switch off i idle, czyli oczekuję tu w prawym górnym narożniku. No to dobra. Włączymy ten przełącznik jeszcze raz. Tak delikatnie. Być może w samym przełączniku jest problem. No nie, słychać, że się włączył. Bo przekaźnik pstryknął. Tak, już jest na AC bypass. Więc słuchajcie, no tak to wygląda właśnie. Ktoś przysyła falownik, że coś nie działa. Ja się jedynie co zastanawiam. No właśnie. To tylko ten włącznik może być. Bo teraz go delikatnie ruszyłem i zaraz się przyłączył w idle. No ale nie. Jest AC bypass. Dobra, więc dla pewności przeczyszczę tutaj kontakty tego włącznika. O, to jest, słuchajcie, włącznik, też taka ciekawostka, jak włącznik jest nisko napięciowy i niskoprądowy, czyli tu idzie tam taki impuls 5 V i tylko po prostu to zwiera bądź nie zwiera do masy, to później styki, jeżeli tu cały czas coś nie łączy i te 5 V sobie prądu stałego płynie i jest za jakieś zawilgocenie, to może tu się coś wydarzyło, no nie wiem, tu wszystko działa. No to dobra, będziemy rozbierać ten włącznik. On jest przyklejony tam od środka silikonem, więc już nie będziemy tego psuli. Nie będę tego psuł. Ponoć nie lubicie, jak mówię, będziemy. No dobra, tu podważamy z jednej strony cienkim jakimś śrubokrętem, z drugiej i ten włącznik nam po prostu wyskoczy. Jest tam blaszka i taki ślizg na sprężynce. Blaszka nie wygląda, żeby jakoś była zaśniedziała czy uszkodzona. No, wygląda ok. Rozebrałem ten włącznik. Styki są czyściutkie. Preparatem typu kontakt wezmę to, popsikam tylko, wszystko złożę i będzie gotowy do odesłania jeszcze po sprawdzeniu pod panelami. Dobra, no to pokażę Wam tutaj z góry, jak to wygląda. Tutaj jest taka kołyska. Tu jest przycisk ze sprężynką, przełącznik ze sprężynką. I tu z boku są takie dwa zatrzaski, które trzymają i przy okazji są osią obrotu tego przełącznika. Więc można delikatnie tą sprężynkę tutaj rozciągnąć, minimalnie, nie tak szczuciem, nie za mocno, żeby ona tą blaszkę troszkę mocniej dociskała. Tu składamy. Jak tam macie, widzę piękne ujęcie, tylko teoretycznie do góry nogami. I teraz wrzucamy, jest wszystko malutkie, jak widzicie, maciupeńkie. I tu musimy to dobrze tą ten element załączający ustawić. O. I to działa właśnie na tej zasadzie, tak? Taki przełącznik, że tutaj ta część, która wystaje, ta półokrągła tutaj, po prostu powoduje, o, cyk, i w tej chwili jest był włączony. Cyk i wyłączony. No, zasada działania włącznika. Jakie to proste. Teraz jedyneczka do góry, bo tu jest on, czyli w Waszym przypadku do dołu. Mamy. Mamy to i zobaczymy, w jakim momencie on będzie załączał. Więc teraz podłączymy do zasilania. I teraz będę przechylał go powolutku. Dobra, już się włączył. Będę go przechylał powolutku.
Pytanie, czy się załączy. Czyli jest na jedynce. Załączył się. OK. Stryknęło. Załączył się. Czyli nawet takie delikatne przełączanie tego przełącznika jest OK. No dobra. No czyli słuchajcie, zgodnie z tym, co dowiedziałem się od klienta, trzeba wyłączyć baterię no bat, bo dlatego, że jej nie mamy, chociaż falownik sam powinien wykrywać to wszystko i tak dalej. Włączyło się urządzenie, włączamy teraz, sprawdzimy jeszcze, czy ma glida włączonego. Włączony tryb pracy powinien być solar przede wszystkim, tak, i on wtedy sobie będzie dobierał z sieci tyle, co potrzebuje. Włączamy panele. Komunikacja MPPT, pamiętajcie, zawsze wstaje po włączeniu paneli dopiero, czyli jeżeli macie tutaj jakieś tam, o tutaj te informacje, to pamiętajcie, że te informacje, jeżeli chodzi o MPPT, będą tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy no jest zasilanie z paneli. Dobra, no to włączamy. Urządzenie pstryczkiem na dole. Powinien się załączyć wyjście. No i powinien zacząć oddawać do sieci. Bzyczy. Znaczy, coś się dzieje. Grid inverter. No i ładnie zaczyna wpompowywać do sieci. Wyłączamy pstryczkiem od dołu, żeby nie musiało na bezpieczniku być łuku. I wyłączamy pstryczkiem, on się wyłącza, rozsynchronizowuje i tyle. Także wszystko działa. No to słuchajcie, nie byłbym oczywiście sobą, gdybym nie przeprowadził jeszcze testu wyjścia, no bo nie może to wyjście przetestowane kompletnie, czyli obciążenie 2 kW. Włączam włącznik. Panele są podłączone. I jak widać, już tu dmucha na mnie gorącym. To co tam bryczy, to wentylator z ogrzewania. I zobaczcie, 1500-1600 ze słońca, 600 W sobie dobiera z sieci. No i w ten sposób działa, że na wyjściu jest 2100 W. Także. Tak to wygląda. Test. Wszystko jest OK. Słuchajcie, to jeszcze nagram tak na koniec jeszcze jeden test, jak tutaj mam taką okazję. Otóż, gdy falownik nie będzie podłączony do żadnej linii, tylko i wyłącznie zostanie podłączony do samych paneli, i na razie go obciążę tylko 700 W. Więc włączam pstryczek. Na wejściu wtedy już nie będzie te 240 parę, tylko będzie 230 równe voltów. I zobaczcie, to jest prąd tylko i wyłącznie ze słońca, nie ma gridu. 984 W, jak widać, urządzenie ciągnie, ale wiemy, że brakowało 600. No to Wam pokażę teraz, co się wydarzy, gdy przełączymy ten termowentylator na dwójkę. Przełączyłem na dwójkę i widzicie, zaczyna napięcie spadać, no bo wiadomo, że to nie jest perpetuum mobile. 211 V AC i 1400 W jeszcze cały czas jest. Czyli przy rezystancyjnym
No niestety tutaj, jak widać, się wyłącza. Nie wiem, czy widzicie, ta kontrolka miga. O, od czasu do czasu. Czyli przy rezystancyjnym jeszcze daje radę. Czyli jeżeli byście chcieli grzać grzałkę ze słońca, to zobaczcie, jak sobie ładnie ten falowniczek radzi. Pamiętajcie, że mamy tylko podłączone, grida nie mamy, tylko podłączone same panele fotowoltaiczne i to o mocy, której brakuje sporo. Tak, grid jest odłączony, jak widzicie. Tutaj 1700 W ze słońca, tylko 1650 wychodzi, czyli około 50 W, widzicie, przetwarzanie zabiera. Całkiem niewiele, tak według moich testów wychodziło, że w najgorszym momencie, przy najgorszej sprawności, to jest chyba 80 W, bo tak się też wiele ludzi z Was pyta, to przy okazji odpowiadam. Pewno przydługawy znowu wyjdzie ten materiał, także lajkujcie, subskrybujcie i będzie więcej takich filmów, bo naprawdę bardzo, bardzo Wam dziękuję za to wszystko, za to wsparcie, które mi okazujecie. Dzięki serdeczne, aż się chce robić. Słuchajcie, więc jak widzieliście, okazało się, że teoretycznie nic nie było. No być może kwestia tego włącznika była, też nie neguję tego, ale najbardziej prawdopodobnym jest zawieszenie się tego urządzenia. W każdym razie zrobię taki dział ogłoszenia zeptofialne. Kurczę, mole, jestem przeziemiony cały czas, ale cóż. Słuchajcie, więc cały czas szukam partnerów, odcinków. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za wsparcie. W sklepie przy wsparciu trzeba podać swoje dane, ale oczywiście ja szanuję zawsze prywatność, więc w uwagach możecie napisać, czy chcecie być na jakiejś liście wspierających. Wspierajcie też kanał poprzez YouTube'a. Fakt faktem, że przez YouTube'a to niestety te pieniądze, tam prawie połowa trafia do YouTube'a. Dokładnie chyba połowa w tej chwili, bo tam trochę pozmieniali, więc tak było 40-60, w tej chwili jest trochę inaczej. W każdym razie tak wygląda mój każdy praktycznie poranek, czyli coś tam fajnego robię i dzisiaj zostałem uwiązany, bo wjazd mi robią, słuchajcie, na posesję mam wywalone metry ziemi prawie przed wjazdem. No i pokażę to Wam, bo oczywiście znowu powiecie, że to jest nudne, ale zobaczcie, jakie trudności musi człowiek przechodzić, że nie może nawet wyjechać z własnego domu, z własnej posesji.